Już 29 czerwca w Bielsku-Białej odbędzie się gala MMA Celtic Gladiator. I jak podkreślają organizatorzy, będzie to wielkie sportowe święto dla wszystkich miłośników sportu walki w regionie. W środę 8 maja odbył się trening medialny zawodników z bielskiego klubu. Pracuję przy karcie walk i już mogę powiedzieć, że wystąpi na 8 naszych reprezentantów. No niestety mogłoby ich więcej, ale no nie jesteśmy w stanie wszystkich zawodników rzucić na jedną kartę. I tak jest ich 8. Myślę, że to i tak bardzo dużo jak na jedną galę. No będzie co robić. Już mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o przeciwników, no to naprawdę mają wszyscy postawioną poprzeczkę bardzo wysoko. Mamy 2 mocnych Anglików, 1 Brazylijczyka, miał być Hiszpan, on jeszcze jest pod znakiem zapytania. Marta Waliczek w walce o pas Federacji Celtic Gladiator, która no, dzisiaj prawdopodobnie poznamy, potwierdzimy jej przeciwniczkę. Będą 3 walki wieczoru, tak? Tak, 3 walki wieczoru. Jeszcze na ten moment nie będę zdradzał dokładnie, które to będą walki, ale tak, będą 3 walki, w tym 1 walka o pas. Ile będzie ogólnie walk, tak mniej więcej można już powiedzieć? Z walkami tymi amatorskimi będzie około 16 walk. Gala MMA Celtic Gladiator w Bielsku-Białej odbędzie się po raz pierwszy, po raz 4 w Polsce, a 25 na świecie. Ta impreza, ta gala jest galą największą dla Celtic Gladiatora w Polsce. W walce wieczoru w sobotę 29 czerwca wystąpi Marta Waliczek, która nie tak dawno obroniła mistrzowski pas MMA. Duże wydarzenie przed Wami. Jak tam emocje, jak przygotowania? To znaczy przygotowania tak naprawdę dopiero się rozpoczęły, nabierają powoli tempa. Plany są duże, mam nadzieję, że dojdzie do ich realizacji. W klubie panuje świetna atmosfera, bo wielu zawodników przygotowuje się do tej samej gali. Jesteśmy jakby czasowo, przechodzimy przez te same etapy. Pomagamy sobie wzajemnie, dopingujemy się i docieramy. No ty też się przygotowujesz, walka wieczoru, tak? Podobno. Podobno. Już wiesz, z kim będziesz walczyć? Wiem, że są rozmowy, są 2 zawodniczki typowane przez organizatorów. Myślę, że na dniach już będziemy wiedzieć, kto to będzie. Do walki, do oktagonu staram się wejść maksymalnie skupiona, skoncentrowana na tym, co mam wykonać, ale wiem jeszcze, kiedy walczyłam na igrzyskach Wargames we Wrocławiu, jak to jest, jak dodaję skrzydeł, kiedy najbliżsi kibice, rodzina wołają moje imię, nazwisko, dodaję skrzydeł. Tak, mam nadzieję, że tutaj będzie dokładnie tak samo. 29 czerwca wystąpi również Paweł Brandys. Ty już wiesz, kto będzie twoim przeciwnikiem? Na razie tam można powiedzieć, że ta sytuacja jest taka troszeczkę skomplikowana, bo był jeden przeciwnik, on wypadł, teraz już jest drugi. Na razie jeszcze tak stuprocentowej pewności nie mamy, z kim będę się bił. Jak to jest, jak się tak walczy u siebie? Czy to jest jakiś większy stres, wyzwanie, czy bez znaczenia? Myślę, że zawsze jest gorzej bić się u siebie przed swoją publicznością. Wiadomo, tam gdzieś na wyjeździe też wielu kibiców jeździ. Mówię tutaj takich w miarę dostępnych galach, ale u siebie jest zawsze ten bagaż taki na plecach presji i tej widowni. Tutaj jest jednak ciężej. Ja zawsze wolę bić się gdzieś na wyjeździe, jeżeli przeciwnik jest obciążony tą presją. W hali pod Dębowcem zobaczymy także Michała Sobiecha. Czego mogą spodziewać się kibice? Mam nadzieję, że po prostu ładnych walk, że będzie na co popatrzeć, a nie będzie to jakaś tam macanka i przytulanka, tylko konkretne i ładne MMA. Czy ty już znasz swojego rywala? Niestety nie znam. Mam nadzieję, że poznam go dość szybko, żeby ustalić jakiś konkretny game plan i dobrze się do niego przygotować. Jak zapewniają organizatorzy, podczas gali oprócz sportowych emocji nie zabraknie także innych atrakcji i niespodzianek. Zapraszamy serdecznie, będzie się działo, bo to będzie nie tylko łączymy tą galę z pokazem walki, połączymy ją również z motoshowem, będzie impreza muzyczna, coś więcej. To jest niespodzianka, co będzie. Czekamy. Na razie jesteśmy na etapie sprzedaży biletów. Jest duże zainteresowanie, dlatego odsyłam wszystkich na stronę Kup Bilet. Tam można dostać bilety i proszę tam już rezerwować, bo dużo już nie ma.
Bilety w promocyjnej cenie można kupić do końca maja. Warto podkreślić, iż z wszystkich zakupionych wejściówek symboliczna złotówka zostanie przeznaczona na cel charytatywny. 1% chcemy oddać na transplantację. Tutaj bieg po nowe życie, którego też wspieramy. Choć do czerwcowej gali jeszcze trochę czasu zostało, organizatorzy już przygotowują się do kolejnych tego typu wydarzeń. Podobna gala odbędzie się w Rzeszowie i Olsztynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.